Cześć Michał, dziękuję za Twoje pytanie. 70. w tym cyklu pytań i odpowiedzi. Ile w Waszym przypadku trwało od pomysłu do realizacji? Zerknę, jak dużo masz odpowiedzi, bo zaraz odpowiem oczywiście na Twoje pytanie. Masz tutaj, no, całkiem sporo masz odpowiedzi, także cieszę się, że grupa działa i że uzyskujesz takie fajne wyniki. Ja ci powiem, że w tej chwili od pomysłu do realizacji, jak już znam całą technologię tworzenia podcastów, ale też mentalnie, co się z tym wiąże, to znaczy wiem, na co się przygotować psychicznie, tworząc jakąś audycję i czego to będzie psychicznie ode mnie wymagało. No to jest teraz błyskawicznie zakładam kolejne kanały podcastów. Ostatnio są to podcasty dla Wikipedii, seria podcastów o latarniach morskich. Teraz planuję serię o parkach narodowych, a jestem w trakcie tworzenia też serii podcastów też dla Wikipedii o uczelniach w Polsce. Więc to jest kilka dużych tematów, które będę realizował w najbliższym czasie. Szukam jeszcze jakiegoś sposobu na to, żeby je szybciej zrealizować, no ale tak to się odbywa. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy mój podcast, który powstał w 2005 roku, to szykowałem się do niego przez 2 miesiące. To znaczy, ja myślałem, że to szybciej nagram, oczywiście, ale w momencie, kiedy usiadłem przed mikrofonem, to mnie troszkę zatkało, bo rzuciłem się na głęboką wodę, jak się okazuje. Ta głęboka woda to jest po prostu mówienie do mikrofonu samemu. Bez rozmówcy, bez jakiegoś powodu dodatkowego. I jest to bardzo trudne. I to jest najtrudniejsza forma audycji, gdzie sam musisz coś mówić do słuchaczy. I bardzo trudno mi z tym szło. Montowałem to wiele razy, wiele godzin. Nagrywałem od nowa, potem po fragmentach nagrywałem, znowu to montowałem. No i posłuchaj sobie tej pierwszej audycji, Pozytywne Zacisze. Podcasty.info. Pierwsza audycja z sierpnia 2005 roku. No, dużo się zmieniło od tamtego czasu w moich audycjach. Przede wszystkim podejścia i tworzenia tych nowych audycji. Dużo łatwiej mi jest teraz usiąść przed mikrofonem i mówić, bo umiem się do tego przygotować i mentalnie, i merytorycznie. Także naprawdę jest z tym był duży problem. 2, 3 miesiące mi zajęło. Zanim powstała ta audycja. No jak tylko się dowiedziałem o tym, że jest coś takiego jak podcasting, no to oczywiście błyskawicznie zacząłem myśleć o tym, jaką audycję zrobić. No i powstała właśnie pierwsza moja audycja, Pozytywne Zacisze, której kilkanaście odcinków ciągle można znaleźć w sieci i posłuchać. Późniejsze, tak jak mówiłem, już powstawały dużo szybciej pod wpływem impulsu. Stwierdziłem, że dlaczego mam ciągle robić jedną audycję, skoro na przykład nauka XXI wieku to jest zupełnie inny temat niż właśnie te tematy, które proponowałem w Pozytywnym Zaciszu. Dlatego cieszę się, że też masz sporo odpowiedzi na to swoje pytanie w wątku. I daj znać koniecznie, co ci dały te odpowiedzi i co w końcu, jak to u ciebie jest z tym podcastem. A przy okazji zapraszam cię na warsztaty, jeśli z czymś ci trudno ruszyć, no to zapisz się na warsztaty i przyjedź. Przyjedź do Warszawy, do studia i rozwiążemy te problemy, które być może właśnie ciebie wstrzymują i uniemożliwiają ci stworzenie własnego podcastu. To dziękuję i do zobaczenia.